Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Jestem oczywiście teraz tutaj nad jeziorkiem w Saint-Denis i jadę do Dacha Wanderlind. Prawdopodobnie to będzie już misja, w której będę mógł zrobić glitcha. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo wiecie co? Bardzo bym chciał już się udać do nowego Austin. Tymczasem zróbmy kilka save'ów, bo nie mogę sobie darować tego, jeśli nie będzie właśnie tego. Ten na przykład nadpisze save. Jak nie uda mi się zgliczować gry, jak nie uda mi się dostać do nowego Austin, pogadać, z Bonnie McFarlane, udać się do Armadillo, do Tumbleweed, a przy okazji zwiedzić Thief's Landing. O kurde. A! Soki to tylko akurat autosave. Zawsze jest to pytanie. Okej. Znajdźmy Dutcha. Jest Dutch. Angelo Bronte, człowiek honoru. Jest John. To jest ta misja, o której wam mówiłem. Tak, na pewno. Okej, ale szczerze mówiąc, wolałbym jednak mieć karabin ze sobą. O, już zaczyna pokasływać. Słyszeliście to? Artur zaczyna pokasływać. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Ale go znokautował. Dobra, może nie knockout, ale znokdownował. Dobra, ale mam nadzieję, że się nie przyda broń. Przynajmniej nie w tej chwili. No później na pewno się przyda. Chi sono sti buffoni? Sono qui per picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? No właśnie. We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. Mm-hmm. But if you want to start one, there's going to be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son
over some dispute with some inbred ex-slavers, it ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Teodoro. Date da bere sti uomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marston. All mine, please. So, can my friend have his son? Of course, of course. But... should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. Mm-hmm. This guy, I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course, they're on the mound. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. Van der Linde, you tell me more about my manners. No to mamy właśnie teraz z Johnem udać się na cmentarz i tam jak będziemy mieli się wydostać z cmentarza, to trzeba jednak nie po cichu, tylko na głośno. I wtedy jak się uda uciec, wtedy normalnie można akurat się przedostać już niby właśnie do Nowego Ostin. Oczywiście to jest długi koniec mapy, ale jednak się da. Dlatego ten odcinek będzie długi. Może nawet bardzo długi. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope... No nie był dobrym ojcem. Przecież na rok uciekł. Z Gangu. I figure... the Braithwaites were going to hold Jack ransom. For all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But... Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay. Oh, why? Ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Trzeba odbić młodego. Okay. I think this is it. Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Ale pod koniec jednak muszę być głośno, żeby móc oczywiście żeby móc odblokować tego glitcha. Okej, tylko po co mi snajperka? Ja się pytam. Po kiego mi snajperka? Jak już, to zamiast czterotaktowca mogę wziąć snajperkę. I chyba tak zrobię, ale... szczerze, wolałbym jednak czterotaktowca. Tak sobie myślę. Lepiej będzie czterotaktowca i... bo i tak na trochę, na tak długi dystans i tak nie planuję strzelać. Przy ucieczce trzeba być głośno. O kurde, babka jakaś ucieka.
Wiem, że po prostu przy... że podczas ucieczki trzeba po prostu dać się zauważyć policji. How they expect anyone to rest in peace when they ain't even buried him in the ground? Is that what you want, Marston? Peace? One day. No proszę, bimberek jest. I karta kolekcjonerska. Jim Boy Calloway. I know, but he won't care once we get the boy back. That bastard better keep his word. No właśnie, lepiej żeby dotrzymał na usłowa. Słyszycie? Pies tam szczeka. Na razie muszę być cicho. Oho. John tam idzie chyba. Hey there, boy. No właśnie, co ten, co ta psinka akurat tak szczeka? Co ta psinka tak szczeka? When my time comes, Arthur, make sure they put me deep in the ground. With pleasure. Tutaj pusto. Nie ma nikogo. Okay, I'll lead you watch behind me. O! Coś słyszałem. Tak, słyszałem. Kurde, ktoś niezłej kaszlawki chyba tam dostał. Cholera. Pijak. They can hear us, you know. They're still with us. You should get yourself home. No właśnie, niech lepiej wraca do domu. Bo jeszcze bym go zadźgał. Szczerze, lepiej to machołka wziąć. Przynajmniej jest. Przynajmniej akurat jest one hit kill. Jak się porządnie trafi, to jest one hit kill. To machołkiem. Przynajmniej wśród NPC-tów, bo online to co innego. Zasadzka.
Dobra, moment. Chcę ich wszystkich dorwać. Gdzie oni kurwa są? Zgubiłem się na tym cmentarzu. Jest! Załatwię go tomahawkiem. Właśnie, jeszcze muszę skrytkę ich znaleźć. I mam nadzieję, że uda mi się to zgliczować. W razie czego po prostu sobie powtórzę misję, ale już poza nagraniem. Dobra. Widzę, gdzie może być ta skrytka. O tak! Piarskie. I teraz trzeba dać się zauważyć mundurowym. A później ich zgubić. Okej, kurde, nie! Widzieliście to? Zagryzł mnie pies. Bo nie chciałem go zabijać. Tak, ja nienawidzę tego. No wiadomo, wilki to nie psy, kurwa. Dobra. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Znacie mnie? Mam fejle, ale kurwa do skutku. I to nie ja zabiłem, tylko tamten policjant zabił swojego psa. Taka jest prawda.
Teraz trzeba się tylko stąd wydostać. Ale też muszę po prostu... Muszę na siebie zwrócić uwagę psiarskich. Ale nie ma czasu na przeszukiwanie ich. Tak, wiem, że będzie nagroda za głowę. Teraz szybko, szybko trzeba się wyleczyć. To jest bardzo niemożliwa misja. To jest misja niemożliwa. Ale teraz trzeba uciec z dużą prawa i dostać się do... Dostać się, mordeczki, do nowego... Do nowego Hanoveru. Że właśnie jak się... Jak się akurat ucieknie im, to można dostać się w tej misji do nowego Hanoveru. Można zwiedzić tutaj nowy Hanover. Nie nowy Hanover, co ja gadam, nowe Austin. Nie Austin, mordeczki. Dlatego wam to pokażę w tym odcinku i ostrzegam, będzie on bardzo długi. Może nawet podzielę go na dwa. Teraz nie wracamy do posiadłości Brontego, tylko jedziemy do New Austin, bo w tej misji jest to możliwe. Sprawdzimy to. Przy okazji macie właśnie de facto pogromców mitów. Tak. I muszę tam dotrzeć osobiście. Widzicie, nie działa nawet, nie działa tutaj nawet akurat, nie działa tutaj w ogóle autopilot, czyli muszę sam osobiście prowadzić. Teraz muszę się przedostać tutaj przez całe Le Moyne, przez prawie cały nowy Hanover, przez wschodnie Elizabeth i dotrę w końcu, kurde, do nowego Austin. I na razie nie jadę do Brontego, bo to zakończy misję i wiem, że może być z tym problem nawet przy powtórzeniu tej misji. A tak, podobno da się to zliczować właśnie, że da radę do nowego Austin jako Arthur się dostać. To mam zamiar teraz sprawdzić. To będzie bardzo długi odcinek, dlatego od razu was ostrzegam. Jak wam się nie chce całości oglądać, przewincie. Po prostu aż będę już w Nowym Mostie. Aha, czyli mam tylko dwa sety ciuchów. Super, zajebiście. Albo za ciepło, albo za zimno.
Nie wiem, kurwa, co gorsze. Teraz sprawdzimy, czy jest to prawda, że w tej misji można się dostać, no, można zwiedzić Arturem nowe ostry. Znaczy, dlatego jedziemy, pędzimy ile sił w kopytach. W sumie, to zobaczcie, to jest druga część mapy. Ja tutaj sobie zaznaczyłem tylko dlatego, że po prostu tam będzie mi łatwiej. I być może ja podzielę ten odcinek na dwie części. Także mordeczki. Myślę, że lepiej będzie, jak właśnie podzielę to na dwie części. Teraz nic ciekawego się nie dzieje. Zakończyłbym właśnie tutaj i zacznę filmik, jak dotrę do nowego Austin, jak dotrę do Blackwater, pod Blackwater, bo do samego Blackwater się nie da, bo tam jest stan wyjątkowy. Wygląda na to, że jest, że w ogóle John tam się został. I mordeczki, to tak naprawdę chyba będzie najlepsze wyjście, bo dwa odcinki po godzinę prawie, nikt tego nie wytrzyma, mało kto obejrzy w całości. Ja nie mam tego jak montować, dlatego, o, jednak akurat zostaje John w tyle, ale jest. Dlatego mordeczki, jak już dotrę na te zbanowane tereny, to właśnie włączę nagrywanie. To trzymajcie się, wielkie pozdro, elo.